nerwica, załamanie, utrata mowy, paraliż czy ustawiczne kręcenie głową w geście niedowierzania to tylko część z reakcji, jakie mogą wystąpić w trakcie lub po obejrzeniu 19 odcinka Shingeki no Kyojin The Final Season. Epizod był pod kilkoma względami wręcz niewiarygodny, a jednocześnie niezwykle ważny. Spróbujmy podsumować sobie zatem wszystkie wydarzenia, jakich byliśmy świadkami. Materiał jest przeznaczony głównie dla osób, które już widziały 19 odcinek, więc uważajcie. Zapraszam, abyście zostali ze mną. Pierwsza połowa odcinka dosłownie kipi od emocji. Wypełniają ją tak liczne zwroty akcji, przełomowe zajścia, że można dostać zawrotu w głowy. Pod tym względem epizod przypomina 6 i 7 rozdział The Final Season. Tam również nie było szansy na zaczerpnięcie tchu. W epizodzie 19 jest właściwie tak samo. Już na samym starcie Eren masakruje Porco, co przywołuje wspomnienia o wstrząsających wydarzeniach z dzielnicy Liberio. Od niechybnej śmierci uratował Galliarda Magat, obezwładniając Erena pociskiem z działa przeciwko Tytanom. Gdyby tego było jeszcze mało, na placu pojawili się Colt, Falco oraz Gabi. Starszy z braci począł namawiać Zika, by wstrzymał się z użyciem krzyku, dopóki Falco nie wyjdzie poza jego zasięg. Cała scena wypadła niezwykle wzruszająco. Troska o bezpieczeństwo swego brata przesłoniło Coltowi stawkę toczącej się wokół niego gry. Jak dla mnie jest to zupełnie zrozumiałe. Koniec końców, najbardziej zależy nam przecież na bliskich, a już szczególnie na własnych dzieciach czy młodszym rodzeństwie. Colt liczył, że Zeke dostrzeże tragizm sytuacji i się nie pomylił. Zwierzęcy był wyraźnie wstrząśnięty losem Falco, widać, że mu współczuł. Scenariusz, w którym Zeke nie korzysta z krzyku, wydawał się jednak mało realny. I rzeczywiście, Zig wydał z siebie przeraźliwy ryk, przemieniając w tytanów wszystkie osoby, które skosztowały wina. W tym gronie znalazł się też Falco. Do ostatniej chwili wątpiłem, czy Grajsa spotka taki los. Chłopak wypił właściwie tylko krople, w związku z czym transformacja wyglądała na niepewną. Kropla jednak wystarczyła, a Falco podzielił los erdiańskich żołnierzy. Tutaj chciałbym pochylić głowę nad zachowaniem Colta. Starszy z braci do końca nie wypuścił z objęć Falco. Nie chciał, aby chłopak był w tej strasznej chwili sam. To poświęcenie kosztowało Colta najwyższą cenę, czyli utratę życia. Do ostatnich sekund towarzyszył jednak swemu kochanemu bratu. Udowodnił, jak wiele dla niego znaczy. Hajime Isayama zawsze zadziwiał mnie swą umiejętnością do wzbogacania konstrukcji postaci z dalekiego planu. Tak było choćby z Kaią, Xaverem, Kenem, a teraz z Coltem. Jeśli mangaka dostrzegł, iż dany bohater może być jeszcze ciekawszy, zawsze korzystał z okazji. I nigdy na tym nie tracił. Porco jest kolejnym z takich przykładów. Gdy Zeke zlecił Falco po żarcie Reinera, Brown był gotów, by się poświęcić. Grajs zyskałby wówczas moc opancerzonego, a z nią kilkanaście lat życia. Reiner zaznałby wreszcie upragnionego spokoju, o którym marzył już w pierwszej połowie The Final Season. Brown zaczął niwelować już utwardzanie karku, jednak na arenę wkroczył niespodziewanie Porco. Do takiego zachowania nakłoniło Galliarda wspomnienie jego brata, Marcela. Dzięki niemu Porco poznał prawdziwe powody, dla których nie otrzymał początkowo mocy tytana szczękowego. Podrażniona ambicja Galliarda przekonała chłopaka, że pora się wykazać, tak jak wcześniej Marcel. Zauważywszy bezbronnego Porco, Falco porzucił Reinera i ruszył na Galliarda, pożerając go na oczach zrozpaczonej Gabi. Reiner po raz drugi został uratowany zatem przez braci Galliard, chociaż obydwie sytuacje wyraźnie się od siebie różniły. Zachowanie Porco musi robić zaś duże wrażenie, nawet jeśli jego pobudki były nieco egoistyczne. Z drugiej strony Galliard zawsze sprawiał wrażenie dumnego, zamkniętego w sobie gościa, więc może nie chciał przyznać, że chodzi mu o życie Falco i Reinera.
a Grice dzięki Porco zyskał moc tytana szczękowego, co może mieć w przyszłości kolosalne znaczenie. Przemiana Falco oraz poświęcenie Porco sprawiły, że oniemiałem, nie byłem w stanie wykonać ruchu. Hajime Isayama nie zna jednak litości i wykorzystuje swój talent tyle razy, ile ma na to ochotę. Bo tylko ktoś odpowiednio zdolny umieściłby Erena, Gabi oraz Zika w tak interesującej sytuacji. Gdy wściekły Brown wepchnął pięść do gardła Erena, Yeager od razu to wykorzystał. Chłopak momentalnie utwardził rękę Browna, co dało mu okazję do ucieczki i nawiązania kontaktu z Zikiem. Starszy z braci upozorował bowiem swoją śmierć, jak chwilę wcześniej Pik. Reiner szybko zorientował się w zaistniałej sytuacji i nieomal pochwycił Yeagera. Na pomoc Erenowi przyszli jednak Connie oraz Jean, którzy powstrzymali opancerzonego. Wydawało się więc, że Eren ominął już wszystkie niebezpieczeństwa i może śmiało zmierzać ku Zikowi. Nic bardziej mylnego. Yeager zapomniał bowiem o Gabi, która przyczaiła się ze strzelbą przeciwko Tytanom. Następnych 30 sekund dosłownie mrozi krew w żyłach. Kamera gwałtownie zwalnia tempo, ukazując nam twarz zaskoczonego Erena, Connie, Jeana, Mikasę, Armina, Magata czy walczącą Pik. Tak jakby twórcy chcieli dokładnie uwiecznić pole bitwy, nim historia rozpocznie nowy bieg. A tak niechybnie będzie. Gabi oddała bowiem precyzyjny strzał, który dosłownie odciął głowę Erena. Widok jest absolutnie zatrważający, co potwierdzi chyba każdy z nas. Przyznaję, że wiedziałem, iż do tego dojdzie. Parę miesięcy temu nadziałem się na ilustrację ukazującą całe zajście. Mimo wszystko zobaczenie tej sceny na ekranie przyprawiło mnie o gęsią skórkę, wręcz dyskomfort. A na tym naszemu kochanemu japońskiemu mangace pewnie właśnie zależało. Strzał Gabi nie udaremnił jednak kontaktu między braćmi. Głowa Erena poszybowała wprost wyciągniętą dłoń Zika. Zdarzenie nie tylko zainicjowało drugą połowę odcinka, ale otworzyło też nowy rozdział w dziejach ataku Tytanów. Bracia przenieśli się bowiem w pobliże magicznego drzewa, skrzyżowania tzw. ścieżek. Bracia nie przebywali tam jednak sami. W ich kierunku zmierzała bowiem dziewczynka, z którą Zik miał już wcześniej kontakt. Według zwierzęcego jest to Ymir, pierwszy posiadacz mocy Tytanów, gotów, aby spełnić każdy rozkaz Erena. Dziewczynka spokojnym krokiem zmierzała w kierunku braci, przybliżając nas niechybnie ku odpowiedzi na kluczowe pytanie. Czy Eren popiera Zika? Jeśli twierdziliście, że Eren działa w pojedynkę, wówczas mieliście rację. Yeager wyznał, iż nie ma zamiaru przyłożyć ręki do wyginięcia Erdian. Chłopak wciąż nie wyjaśnił jednak, co planuje zrobić. Dalszych zdarzeń zupełnie nie brałem już pod uwagę. Okazało się, że Ymir jest posłuszna Zikowi, a nie Erenowi. Wszystko przez królewską krew płynącą w żyłach starszego z braci. Krew, wobec której Ymir czuje instynktowny szacunek. Zwierzęcy przechytrzył zatem Erena i to po mistrzowsku. Czy plan Zika nie jest jednak pozbawiony luk? Yeager sprawiał wrażenie opanowanego tuż przed zainicjowaniem kontaktu. Który z braci będzie zatem górą? Który plan zostanie zrealizowany? Sądząc po zapowiedzi kolejnego odcinka, odpowiedź będzie znana już wkrótce. 19. epizod The Final Season zawiera niemalże wszystko, czego oczekuje od ataku Tytanów. Dynamicznej akcji, szokujących, wręcz druzgocących momentów, stawiających bohaterów w nowym świetle, aż wreszcie garści sekretów, niedomówień, nie pozwalających spać spokojnie. 19. epizod potwierdził, że Shingeki no Kyojin to seria niepowtarzalna, która pod względem poprowadzenia historii wyróżnia się na tle niemalże wszystkich produkcji. Kolejne epizody z pewnością to potwierdzą.